Witam Was serdecznie w filmie, którego miało nie być. Czemu? Bo o lotosach mówiłem już w filmie o nymfa migranta, czyli moim ulubionym grzybieniu drobnokwiatowym. Ale co chwilę w pytaniach, komentarzach, mailach i listach poleconych zadajecie mi pytanie, kiedy film o lotosie czerwonym? No wierzcie mi, że nie chciałem kręcić. Bo lotosy, te uprawiane w akwarium, naprawdę niewiele się różnią, oprócz wyglądu. Ale jak mawiał pewien pracownik miejskiego krematorium, nasz klient, nasz pan. Skoro chcecie posłuchać o czerwonym lotosie, proszę bardzo. Główną różnicą pomiędzy czerwonym a zielonym lotosem jest to, że jeden jest czerwony, a drugi nie. Ta czerwień jest oczywiście dość umowna. Na temat odcieni powinna się wypowiedzieć kobieta, bo to one wymyśliły te wszystkie komplikacje z kolorami. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ten czerwony, w cudzysłowie kolor, to raczej amarantowo-biskupio-bordowo-buraczkowy z lekkim odcieniem ceglastego burgunda, przechodzącego w karminową, cynobrową fuksję. Choć niektórzy koneserzy uważają, że jest to rudo-rubinowy szkarłat lub też wiśniowa magenta. Tak czy siak nie jest zielony. Lotos, a raczej jego kwiaty, są symbolem starożytnego Egiptu. Symbolem górnego Egiptu. Bo symbolem dolnego był papirus. Kiedy taki lotos zakwitnie w waszym akwarium, warto sobie wyobrazić, wyobraźnia to coś takiego, co jest wirtualne, a nie jest internetem, że tak mniej więcej 4000 lat temu jakiś faraon, mocząc nogi w oczku wodnym, wąchał sobie takiego kwiatka, dopóki krokodyl nie upierdzielił mu nóg razem z sandałami. Lotos, czyli lilia wodna, według mitologii egipskiej symbolizował słońce i jego reinkarnację. Kwiat lotosu powiązany był z kultem Ozyrysa i bogini Hator, o której wspominał Kot Rademenes z serialu Siedem Życzeń. Dobra, my tu gadu gadu, a lotos stygnie. Stygnie też wspomniany wcześniej faraon bez sandałów. Za to krokodyl wypoczywa po posiłku. Już, koniec. Czego potrzebuje lotos czerwony, żeby w akwarium czuł się dobrze? No cóż. Trzeba uruchomić po raz kolejny swoją wyobraźnię i oto widzimy rzekę Nil w pełnym słońcu, w wysokiej temperaturze, ciągnącą zamuloną wodę w stronę Morza Śródziemnego. No właśnie, muł. Podłoże dla lotosa powinno być właśnie takie, muliste i zasobne. Światła dużo, nawet bardzo dużo. Przy małej ilości światła lotos nie będzie się ładnie wybarwiał i zacznie się ciągnąć do tafli wody. To samo zrobi przy dozowaniu CO2. Zacznie wypuszczać liście na bardzo długich ogonkach. Łatwo więc poznać, z jakiej uprawy pochodzi, pędzonej dwutlenkiem czy nie. O lotosach dużo napisano, o ich uprawie i wymaganiach. Więc nie zdziwcie się, jak przeczytacie, że lotos nie potrzebuje żyznego podłoża i zasobnej wody. I co dziwne, wszyscy mają rację, bo lotos jest rośliną, która łatwo przystosowuje się do warunków panujących w akwarium. Co wcale nie oznacza, że przeżyje w akwarium bez podłoża, za to z ceramicznym zamkiem i pod oświetleniem z latarki. Ale generalnie będzie rósł w różnych warunkach, tyle że zachowywał się będzie bardzo różnie. Podobno w warunkach gorszych mniej dąży do wylezienia z akwarium i wytwarza więcej liści podwodnych. W warunkach optymalnych sukienkot chce szybko zakwitnąć. Widać u mnie mu dobrze, bo często ponawia te próby. I tu ważna informacja, trzeba mu na to czasem pozwolić. Tak raz na 4-5 prób wypuszczenia badyla kwiatowego. Inaczej roślina zacznie znacznie osłabnie i może nawet paść. Żeby lotos zakwitł, należy mu pozwolić na wypuszczenie liści nadwodnych, które łatwo odróżnić, ponieważ są owalne i pływają po powierzchni wody. Kilka takich liści i pojawia się kwiat. Często stosowaną praktyką jest uszkadzanie systemu korzeniowego lotosów. Służy to ich rozmnażaniu, a raczej przyspieszaniu rozmnażania. Uszkadzanie korzeni nie polega na ich ucięciu czy urwaniu. Można lekko odsypać podłoże i nożem czy nożyczkami lekko uszkodzić kilka wiązek korzeniowych. Można też pociągnąć lekko całą rośliną, co spowoduje naderwanie się kilku korzonków. Lotos czerwony, jak i zielony, rozmnaża się z sadzonek, które wyrastają w pobliżu rośliny matecznej. Nymfa migranta nowe rośliny produkuje na starych, dużych liściach. Lotos jest rośliną piękną i zarazem upierdliwą. Decydując się na jej uprawę, należy pamiętać, że to roślina, która nie zajmuje dużo powierzchni podłoża, ale zacienia jej ogromną część. Niewiele roślin da radę rosnąć pod liśćmi lotosa.
Więc albo decydujemy się na piękny zbiornik, w którym przeważają lotosy i robimy akwarium praktycznie dla nich, albo decydujemy się na ciągłą walkę z przerzedzaniem liści naszego ulubieńca i ograniczaniem jego wzrostu. Ale dla cierpliwego akwarysty to nic strasznego. Na koniec jeszcze trochę o kwiatach. Lotosy kwitną na biało, czerwono i niebiesko. Oprócz ich wyglądu, który zachwycał starożytnych Egipcjan, z kwiatów robiono afrodyzjaki, perfumy, olejki, stosowano jako kwiat pogrzebowy i ofiarny. Olejki lotosowe stosowano jako dodatek do kąpieli, jak również do mumifikowania faraonów z odgryzionymi przez krokodyla nogami. Także lotos był bardzo wszechstronnie używaną rośliną nad Nilem. Ale nie chodzi mi o ten Nil przepływający przez miasto Kolbuszowa w województwie podkarpackim, tylko o ten Nil w Afryce. Dobranoc.